Minęła godzina 21, więc witam Ciebie bardzo serdecznie w Plociuchu, naszej luźnej serii, której głównym celem jest dostarczenie rozrywki ze słuchania, a ponieważ dzisiaj mamy niedzielę, to czas na przedstawienie spiskowej teorii i tutaj cały czas muszę przypomnieć tą samą formułkę, ponieważ jest ona konieczna ze względów formalnych. Spiskowe teorie przedstawiam tak, jak one są ukazane w internecie. Nie mówię, że w nie wierzę, a już na pewno to, że sam fakt ich przedstawiania nie znaczy, że w nie wierzę. Oceniam je jedynie pod względem logicznym i cały czas przypominam, że to, że coś jest logiczne, to wcale nie jest prawdziwe. To jest taka zabawa. Chodzi o to, żeby się przyjemnie tego słuchało. Dzisiaj będzie o Benedykcie XVI i o prawdopodobnych przyczynach jego abdykacji, a w zasadzie zmuszenia go do abdykacji. I słuchajcie, tutaj nie jest to żadną tajemnicą, że pogłoski o tym, że Benedykt XVI nie odszedł sam, no to pojawiły się już praktycznie od samego początku, gdy tylko właśnie się pojawiło informacje, że może odejść. I tutaj na dowód tego macie w opisie link do strony z Wirtualnej Polski z 2013 roku i to bodajże z lutego, gdzie są podawane ówczesne przyczyny tego, że takie prawdopodobne przyczyny, że Benedykt został zmuszony do odejścia i to wcale nie jest powiedziane w temacie spiskowych teorii, tylko zupełnie na serio tam jest powiedziane, dlaczego zdaniem autora Benedykt nie odszedł sam, tylko go zmusili. I o tym macie to w opisie jako źródło. Ja też sobie tutaj troszeczkę z tego zaczerpnąłem, więc nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast takim głównym źródłem tego artykułu, a w zasadzie główną inspiracją, i źródłem jest blog pana, który ma ksywkę Orwell Sky. Oczywiście link również znajduje się w opisie. Tutaj Orwell Sky był uprzejmy nawet nie zasugerować, tylko twierdzić i całkiem nieźle to argumentować, że Benedykta XVI zmuszono do abdykacji w związku z planowaną, nie, że Benedykt XVI został zmuszony do abdykacji ze względu na krytykę islamu. O! Tyle twierdzi Orwell Sky, a ja, jako że jesteśmy na etapie spiskowych teorii, pójdę jeszcze trochę dalej. No bo jeżeli Benedykta zmuszono do odejścia ze względu na to, że miał bardzo ostry stosunek do islamu, krytykował ten islam i próbował się temu islamowi sprzeciwić, jeżeli ze względu na to go zmuszono do odejścia, a następny papież jest tak mocno proislamski, że niektórzy ludzie twierdzą, że może on być nawet antychrystem albo jakimś takim, nazwijmy to, agentem islamistów w Watykanie. Oczywiście to wszystko jest w konwencji spiskowych teorii. No to to już się tutaj zaczyna troszeczkę układać, zwłaszcza, że jeden papież odchodzi, przychodzi drugi papież, zdobywa niesamowitą popularność, również takimi czysto PR-owymi zagrywkami na zasadzie takiej, że będę jeździł do pracy, w cudzysłowie, rowerem, ale z Bankiem Watykańskim nie zrobię porządku, z biskupami nie zrobię porządku, z całą tą wierchuszką kościelną nie zrobię porządku, tylko takie gesty na pokaz. I jak tylko zdobywa poparcie mediów, poparcie mainstreamowych mediów, poparcie części ludzi, żeby było śmieszniej, nie do końca z Kościoła katolickiego, bo on był taki straszliwie nowoczesny, co się nie do końca podobało katolikom, natomiast ludziom patrzącym z kościoła z zewnątrz już trochę bardziej i zaraz potem zaczyna się, nazwijmy to, no nie chcę używać słowa, że no bardzo dużo muzułmanów przyjeżdża do Europy, a nowy papież zaczyna się zachowywać tak, jakby interesy tych muzułmanów przedkładał na interesy katolików. Czy tyle. Także to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Dobra, zacznijmy sobie od tego może, jakie były te pierwotne. W ogóle jak dla wszystkich ludzi, którzy twierdzą, że te wstępy są za długie. To jest taki wstęp, jednocześnie zajawienie tematu, jednocześnie powiedzenie, o co tutaj będzie, jednocześnie pierwszy rozdział, więc to jest troszeczkę tak, jakby się ktoś wczepiał, że wstęp w książce jest długi. Ważne, że jest fajny, nie? Co z tego, że jest długi? Fajnie się go słuchało, prawda? Słuchajcie, jakie Benedykt XVI, troszeczkę faktografii,
Abdykacja została ogłoszona w lutym 2013 roku oficjalnie ze względu na zły stan zdrowia Benedykta XVI i widzicie, ja w źródła wkładałem stronę też z lutego 2013 roku, więc już wtedy ludzie nie wierzyli, że to chodzi o zły stan zdrowia. Teraz i tam powoływano się na to, że coś jest dziwne, no bo przecież bezpośrednio przed nim był nasz papież Jan Paweł II, który no, sprawował urząd do końca, mimo niesamowitej choroby, tam chyba Parkinson wchodził w grę, no pod koniec ten nasz papież się niesamowicie męczył, a mimo wszystko trwał, prawda? I dobra, nie będę wchodził w te rzeczy, w każdym razie wielu ludzi twierdzi, że on już się cieszył, że odchodzi do domu ojca. I z samego faktu, że taka ostatnia rezygnacja, czy abdykacja, jak ktoś woli, z tronu Piotrowego, to miała miejsce tak mniej więcej 1400 lat temu. Z samego tego faktu wywodzono, że coś jest tu nie tak. Teraz należy dodatkowo zauważyć, że no przecież były Benedykt XVI to jest kardynał Ratzinger, tak? No właśnie, ale to ciągle nie jest kardynał Ratzinger. To jest, mówiłem to zdaje się w poprzednim albo w jeszcze poprzednim plociuszku w kurze właśnie papież, no nadal chyba właśnie nadal Benedykt XVI jest Benedyktem XVI. Nadal nosi białą szatę i tak dalej, to jest trochę dziwne, ale nieważne. Ważne, że nieważne, czy Ratzinger, czy Benedykt XVI, no cieszy się bardzo dobrym zdrowiem. On co prawda się całkowicie odsunął z takiego świecznika, wręcz powiedziałbym, usunął w cień kościoła. Niemniej jednak, co jakiś czas, głównie przy okazji wizyt Franciszka, no Benedykt jest pokazywany. Od 2013 roku minęło już ładnych parę lat. Nie widać, żeby ten człowiek był na tyle chory, żeby nie mógł sprawować urzędu. No, jest to niesamowicie dziwne. Na początku dużo ludzi mówiło, że po prostu Benedykt XVI został przytłoczony, nie chcę używać takiego jakichś brutalnych słów, więc powiem syfem Watykanu. Mówiąc krótko, to jest troszeczkę to, co ja czasem powtarzam w swoich vlogach, że tutaj nie zawsze chodzi o to, żeby nie zawsze, znaczy, że Kościół jako zbiór ludzi w wierze, to nie jest do końca to samo, co Kościół hierarchiczny. I w tym kościele hierarchicznym no, różne rzeczy się dzieją i podobno im wyżej, tym gorzej. Podobno właśnie no tam przepych, co chwila jakieś afery, kłótnie, spiski, takie pieniądze na lewo, taka, nie chcę używać słowa hipokryzja, ale takie typowe zagrania, typu, że z jednej strony o, dajcie nam pieniądze, bo jesteśmy biedni, z drugiej strony o, nadmierne obogacenie się to jest grzechem, z trzeciej strony jak tak można, że jedni ludzie są bogaci, a drudzy przymierają głodem, a z drugiej strony oni też są tymi bogatymi, prawda? Każdy, kto był w Watykanie, wie, jak gigantyczne tam są pieniądze. No i mówi się, że po prostu papież był przetłoczony całym tym syfem, udzielił takiego słynnego wywiadu, w którym powiedział: abdykacja jest obowiązkiem papieża, gdy fizycznie, psychicznie i duchowo nie radzi sobie z urzędem. Z czego ludzie zapamiętali najbardziej dużo psychicznie, czyli że go męczył ten, te takie ciągłe spiski, knuwania, te takie zmiany stroju, i duchowo, czyli no po prostu, że już że nie radzi sobie z tym wszystkim, że go to troszeczkę przerosło. Bardzo dużo ludzi wskazuje na aferę Starzio Bertone i dymisją prezesa Watykańskiego Instytutu Dzieł Religijnych Ettore Gotti. Ettore Gotti się facet nazywa, czyli Ettore Gottiego. No i Ettore Gottiego Tedesiego. Jezu, jakie oni mają nazwiska. No i tutaj cały pis polega na tym, że to był ten drugi pan, ten Tedeschi, to był prywatnie przyjaciel papieża. Wszyscy się spodziewali, że facet, który go zaatakował, zostanie zdymisjonowany. Tymczasem ten Tedeschi poszedł
w odstawkę. Podobno chodziło o to, że Tedeschi chciał współpracować z włoskim wymiarem sprawiedliwości, więc po prostu go odstrzelono w myśl takiej zasady, że nieważne, że ma rację, ważne, że jak będzie współpracował z policją, to się dobiorą im wszystkim do skóry. Także sytuacja niezwykle przykra. Możliwe, że to na Franciszku odbyło takie bardzo, bardzo duże znamie i tam co chwila była jakaś afera, naprawdę. Tam były kwestie pieniędzy, kwestie, bardzo dużo. W pewnym momencie pojawiły się pogłoski o planowanym zamachu na papieżu i uwaga, one zostały publicznie ujawnione przez arcybiskupa Palermo Paolo Romeo. I w tym momencie to już jest bardzo, bardzo dziwne, bo zobaczcie, generalnie jak człowiek na niskim stanowisku coś chlapnie, to mógł chlapnąć. Natomiast ludzie na wysokich stanowiskach, przypominam, arcybiskup, nawet nie jest biskup, to jest arcybiskup, mówi coś publicznie, to raczej nie dlatego, że chlapnął, tylko dlatego, że przemyślał, że chciał odnieść taki efekt, jak odniósł. A jaki efekt odnosi się, gdy publicznie się ujawnia, że jest planowany mord na papieżu? Mord czy zamach? No, z jednej strony pokazuje to tak trochę słabość papieża, z drugiej strony to pokazuje, że ktoś papieża bardzo mocno nie lubi, a z trzeciej strony, czy to w jakikolwiek sposób ułatwia wykrycie cię spisku, czy wykrycie potencjalnego zamachowca? Nie, wręcz przeszkadza, ponieważ to ostrzega spiskowców, ostrzega zamachowców, wiemy co planujecie, bądźcie czujni, zejdźcie do podziemia. Dużo lepiej jest udawać, że się nic nie wie, wtedy spiskowiec jest mniej czujny i łatwo go złapać. Czyli on ujawnieniem tych informacji zaszkodził papieżowi. Jeśli naprawdę był szykowany zamach na Benedykta XVI, to ten arcybiskup Palermo Paolo Romero mu zaszkodził. Pytanie dlaczego? Może właśnie dlatego, że chciał mu zaszkodzić, jednocześnie wysłać mu informację, po prostu takie zwykłe ostrzeżenie, wręcz groźbę. Słuchaj, tutaj jest planowany na ciebie zamach, weź może ustąp. Później też kardynał Dario Castrillon Hoyos, oczywiście czytam tutaj z notatek z monitora, twierdził, że osobiście przekazał papieżowi tajną notatkę o spisku na jego życie. Oczywiście treści tej notatki nie ujawnił, albo nie udało mi się do niej dotrzeć, ale chyba dość dobrze szukałem. Natomiast no, to też przekazał mu tajną notatkę, później to ujawnił, nie? Potwierdził. Też to jest takie dziwne. Poza tym no, w tej notatce mogło być wyraźnie ten i tamten chcą cię zabić. Ustąp. Prawda? Przerażające. I teraz jest pytanie tylko dlaczego. Dlaczego papież, który był wyraźnie spolegliwy, miał zostać usunięty? Tutaj dlaczego był wyraźnie spolegliwy, to pokazuje na przykład afera z korespondencją papieską, konkretnie prywatną korespondencją papieską. Ją wykradał kamerdyner papieża Paolo Gabriele. Znowu zajrzałem sobie do notatek. On został skazany, a następnie ułaskawiony, uniewinniony przez papieża. Bardzo dziwne zachowanie, zwłaszcza, że w czasie procesu bardzo chciano dowiedzieć się, kim byli jego mocodawcy, dlaczego on wykradał tą korespondencję, komu przekazywał. On tego nie ujawnił, mimo wszystko papież go uniewinnił, czy jak to woli, ułaskawił, tam nie do końca pamiętam, czy tam był, nie, on chyba mógł tylko ułaskawić, nieważne. No to jest dziwne, to jest zupełnie tak, jakby ktoś tego papieża zmusił na zasadzie takiej, jakiej on był jednym ze spiskowców na szkodę papieża, nie sypnął swoich mocodawców, a i tak nic z głowy spaść nie mogło. Jest to bardzo, bardzo, bardzo dziwne, właśnie takie spolegliwe. I to jest pytanie, dlaczego chciano zrobić na niego zamach. No, prawdopodobnie, jaka była przyczyna? No? Czy dlatego, że wcześniej była afera raz z tym Bertone i Tedeschi? No nie, zrobił wyraźnie to,
co taka, nazwijmy to, grupa spisku, trzymająca władzę chciała. Wywalił faceta, który był jego przyjacielem, który wygląda na to, że nic złego nie robił, i który generalnie no, z takiej, od strony takiej mafijnej, to najgorsze co zrobił, to, że chciał sypać policji. No dziwne, naprawdę to dziwne. Czyli w tym momencie, no raczej nie dlatego co robił, tylko dlatego co może zrobił na samym początku. A tutaj właśnie już chodzi o islam. Słuchajcie, że może był po prostu niewygodny dla islamu. Tak przynajmniej, to znaczy to, że chodziło o poglądy nie antyislamskie, tylko właśnie poglądy takie niewygodne dla islamu, no to właśnie sugeruję, tutaj jeszcze raz sobie spojrzę, orwellski.blog.onet.pl, ale w razie czego link macie w opisie. I teraz tak. Papież Franciszek, papież Benedykt w 2008 roku dawał wykład na Uniwersytecie Regensburg w Bawarii i tam wprost nazwał islam, uwaga, cytuję, religią napędzaną przez fanatyzm. Jak to jest skrajnie różne od dzisiejszej postawy papieża Franciszka, który w zasadzie twierdzi, że bojownicy ISIS, czyli państwa islamskiego, nie bardzo różnią się niczym od apostołów, bo w zasadzie to ci wojownicy z ISIS to robią dokładnie to samo, co rzekomo Jezus kazał robić apostołom, gdy ich wysyłał z misją szerzenia Ewangelii. Przerażające. Całego vloga na ten temat nakręciłem, że papież porównał apostołów do ISIS, czy swoich uczniów, czyli uczniów Jezusa, coś takiego, wygooglajcie sobie. No, przerażające to było. Skrajnie różne. Lecimy dalej. Cytat z papieża, bardzo ważny cytat z papieża. Pokażcie mi, co Mahomet wniósł nowego do świata. Jedyne, co znajdziecie, to zło i nieludzkie zachowanie. Takie jak rozkazy szerzenia mieczem wiary w niego. Bardzo ostry tekst, który generalnie mówi tyle, że prorok islamu no nie wniósł do świata nic nowego. Pokażcie mi, co Mahomet wniósł nowego do świata. Jedynie, co znajdziecie, to zło i nieludzkie zachowanie, no, że ich prorok był zły, że zachowywał się nieludzko i że był nakaz szerzenia mieczem wiary w niego. Przerażające to są słowa oczywiście Benedykta, a nie moje. Tutaj oczywiście w tym momencie prawie zawsze się pojawia, że o, a wy chrześcijanie też mieliście wyprawy krzyżowe. To nie jest do końca tak. Muszę znaleźć jakiegoś historyka porządnego, takiego z autorytetem i nakręcić razem z nim vloga na temat tego, jak to było z tymi dżihadami z mieczem w ręku, czy szablą w ręku i krucjatami, bo rozmawiałem z bardzo uczonym historykiem, który sugerował, że to nie do końca jest tak, że to myśmy robili krucjaty po to, żeby coś tam zagarniać, tylko raczej po to, żeby właśnie Ziemię Świętą odbić, żeby później utrzymać, że to raczej takie defensywne było, a również dlatego, że myśmy się bali, że później tutaj pojadą na Europę. Muszę to jeszcze dokładnie popatrzeć. W każdym razie, nawet jeżeli uznamy, że krucjaty były po to, żeby szerzyć mieczem wiarę chrześcijańską w krajach islamu, czego wątpię, ale nawet gdyby tak było, to zdaje się, że Jezus nic o krucjatach nie mówił. Natomiast tutaj no, to wygląda na to, że jest bardzo, bardzo wprost. I teraz kolejna rzecz. W momencie, w którym, tutaj zacytuję sobie ten blog może, przeczytałem z niego akapit. Konserwatywne media katolickie przytaczają słowa przyjaciół papieża mówiąc, przecież Benedykt XVI o tym wszystkim mówił, nikt z was w to nie wierzył.
To podobno teraz jak, to oczywiście teraz w momencie, w którym no, ten islam zaczyna wojować, gdy się pojawia bardzo mocne państwo islamskie i gdy zaczynają się dziać niefajne rzeczy w Europie ze względu na islamem. Lecimy dalej. Ksiądz Beymont de Sousa o publikacji z Rogersburg powiedział, to nie było słowa papieża czy profesora, to były słowa prorocze. Co dokładnie powiedział papież? No to już wam powiedziałem. Pokażcie mi, co Mahomet wniósł. Jeszcze jedna jest kolejna rzecz. W 2006 roku, to zdaje się był jeden z pierwszych lat pontyfikatu Benedykta XVI. To było do mnie, a nie, że Benedykta XVI, bardzo przepraszam. Była przemowa w Niemczech, w Ratyzbonie i tam on podkreślał, że muzułmanie od wieków swoją wiarę szerzą mieczem i to powiedział u Niemców, prawda? Bo Ratyzbona w Niemczech, tam bardzo dużo społeczności tureckiej, oczywiście muzułmańskiej, do tego jeszcze wtedy nie było takiego napływu Arabów, czy ludzi, nazwijmy to tak ładnie, z północnej Afryki i z Azji do Europy. Niemniej jednak no to był kraj, w którym było bardzo dużo muzułmanów, a druga rzecz, twierdził, że muzułmanie nie są tolerancyjni wobec osób innego wyznania i te postawy są głęboko zakorzenione w ich wierze. I teraz tak, zobaczcie, czy to nie przypomina wam, i to był 2006 rok, i to mówił papież. I jak to się teraz ma do odbioru Miriam Shadid, która mówi teraz mniej więcej to samo, tylko w tym momencie jest niesamowicie spychana na margines i niesamowicie jej się mówi, że no dziewczyna że dziwne rzeczy robi, prawda? Raczej mówi się jej w takich ogólnych mainstreamie mówi jej się, że bredzi, nie? No przerażające moim zdaniem jest to szczególnie, no tyle. I teraz tak, czy I teraz zastanówmy się, jesteśmy w kontekście spiskowych teorii. Jeżeli uznamy, że oficjalna przyczyna abdygacji Benedykta raczej na pewno nie jest prawdziwa. Ładnych parę lat już minęło, Benedykt cieszy się dobrym zdrowiem, w związku z tym to nie mogło chodzić o aspekty zdrowotne. Te przyczyny, których doszukiwano się w 2013 roku, czyli takie ogólne zmęczenie, no słuchajcie, no ktoś, przecież Benedykt też nie był człowiekiem, który wziął się znikąd. On no, był w tym Watykanie, wiedział jaki ten Watykan jest, wiedział w co się pakuje, tylko no, można powiedzieć, że pracował w fabryce, której potem został szefem. No to wiedział wcześniej, no, a nie był przecież na niskim stanowisku, prawda? Tylko był, to się chyba ładnie mówi, kardynał, to jest chyba książę kościoła, tak się ładnie mówi. Te wszystkie akcje i afery, które tam były powiedziane, no to raczej dlatego, że nie wiem jak to ładnie określić, no raczej nie mógł abdykować dlatego, bo cały czas wykazywał się spolegliwością, więc nie zmuszono go do abdykacji ze względu na to, a raczej jasne jest, że go zmuszono, czego przykładem były te informacje o zamachach wcześniejszych, pogłoski o tym, że te zamachy będą, które no wprost można poczytać sobie jako takie swoiste, nie wiem jak to powiedzieć, swoiste ostrzeżenie, że odejdź albo cię zabijemy. I to jest przerażające. I teraz dodajmy, no to jeśli to odrzucimy, no to z tym islamem cholera brzmi całkiem sensownie. Zwłaszcza, że od, nazwijmy to, papieża, który się sprzeciwiał islamowi, teraz mamy papieża, który jest bardzo filoislamski i dodatkowo dzieją nam się w Europie rzeczy związane bardzo mocno z islamem, których taki zdroworozsądkowo myślący człowiek za cholerę nie rozumie. Bo, no to już tyle razy mówiłem, więc powiem tylko pokrótce. Nie rozumiemy, dlaczego my mamy tych ludzi tutaj na siłę przyjmować, traktować lepiej niż wszystkich innych. Dlaczego to się dzieje z pogwałceniem praw międzynarodowego, pogwałceniem prawa Unii Europejskiej? Dlaczego wszyscy, którzy starają się myśleć zdroworozsądkowo, są wyzywani? Jest to naprawdę, naprawdę dziwne. I tyle, moi kochani.
Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, zachęcam do przemyśleń, zachęcam do dawania łapy w górę, zachęcam do komentowania, zachęcam do oglądania pozostałych moich vlogów. Najlepiej w playliście, gdyż każdy vlog oglądany w playliście liczy się 4 razy bardziej do pozycjonowania. Dla Ciebie to przecież wszystko jedno, czy ten vlog jest w playliście, czy nie. Pozdrawiam i do zobaczenia. Pa, pa!